Witam Was na kolejnej Biznesmanii i dzisiaj będę mówił o tym, jak wyrobić sobie gruboskórność. Zapraszam! A więc co to takiego gruboskórność i czy można sobie wyrobić, wypracować gruboskórność? Jeśli tak, to jak to zrobić? Wiele osób twierdzi, że gruboskórność to cecha charakteru, z którą trzeba się urodzić. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, co należy robić, nad czym pracować, jakie wprowadzić nawyki, aby faktycznie wyrobić sobie gruboskórność. I gruboskórność jest to coś, co będzie Wam potrzebne do tego, żeby zrealizować jakikolwiek cel w życiu. Im większy cel, im ambitniejszy cel, im chcecie osiągnąć większy sukces, to taka gruboskórność tym bardziej jest potrzebna, jest tak naprawdę kluczowa. Wiele osób, ludzi sukcesu pisze o tym w książkach, jak wyrobić tą gruboskórność, tak zwaną thick skin z języka angielskiego. Więc dzisiaj mam tutaj 10 elementów na mojej liście, o których będę mówił. Zacznę od pierwszego, bądź gotowy na krytykę. W realizacji jakiegokolwiek celu, który chcesz zrealizować, czy to jest krótkotrwały cel, długotrwały, długoterminowy, będziesz wprowadzał jakieś zmiany, ponieważ coś chcesz teraz osiągnąć, no i będzie pojawiać się krytyka. Niektórym osobom się to będzie podobać, niektórym się to nie będzie podobać, niektórzy będą mówili za Twoimi plecami, zaczynasz się wyróżniać, zaczynasz zwracać na siebie uwagę i ta krytyka będzie się pojawiać. Mimo tego, że uda Ci się zrealizować ten jeden cel, następnie możliwe, że będzie kolejny, jeszcze większy, ambitniejszy, znowu będziesz wprowadzać zmiany, osiągniesz sukces, teraz chcesz osiągnąć kolejny sukces, to napotkasz na ludzi, którym się to nie będzie podobać. Tak po prostu jest i tak zawsze będzie, więc bądź gotowy na krytykę. Czasami jest to konstruktywna krytyka, jeżeli mówi to ktoś, czy ta krytyka jest do strony osoby, która zrealizowała cel, który Ty chcesz zrealizować, osiągnęła sukces, to przeanalizuj, wyciągnij wnioski, wdróż jakieś wartościowe zasady, niech to pomoże Ci w realizacji tego celu. Natomiast krytyki będzie dużo, będzie ona regularnie, więc bądź przygotowany na to, że ona będzie się pojawiać. Niech słowa nie wyprowadzają Cię z równowagi. Chodzi o Twoje zachowanie. Jeżeli przeczytasz coś o Tobie, nie wiem, na mediach społecznościowych, czy ktoś coś Ci powie, usłyszysz coś odnośnie Twojej osoby, zaczynasz jakoś reagować i albo to wyprowadzi Cię z równowagi, możliwe, że Cię zdemotywuje, zdenerwuje, zacznie stresować, masz wtedy zły dzień i to jest pokazywanie Twojej słabości. Słowa nie powinny mieć jakiegokolwiek wpływu na to, jak Ty się zachowasz, ponieważ każda osoba codziennie może coś o Tobie powiedzieć, może to coś o Tobie napisać i nie powinno to mieć w ogóle wpływu na to, co robisz, jak działasz, jak się zachowujesz, ponieważ w przeciwnym razie pamiętajcie, że ten materiał nagrywamy bez przerw, więc w przeciwnym razie, dlatego tu mam tutaj moich asystentów. W przeciwnym razie zaczniesz reagować pod wpływem słów przede wszystkim ludzi, którzy będą Cię chcieli ciągnąć w dół, wypowiadając się o Tobie w jakiś tam sposób. Jak często zauważam to u ludzi, którzy zaczynają działać w mediach społecznościowych. Zaczynają działać w mediach społecznościowych, uruchamiają profil, mają chęci do działania, natomiast oczywiście ten poziom ich działania, tak jak i mój, jest na dużo niższym poziomie na samym początku, później robi się progres, cały czas się nad tym pracuje i tej krytyki, tych słów, różnych opinii o tej osobie będzie bardzo dużo, tak jak powiedziałem, że bądź gotowy na krytykę, ale również będziesz czytał, słyszał coś o Twojej osobie i będą to słowa, które Cię mogą demotywować albo będą Cię demotywować. I tak ktoś się zniechęca, tak przestaje działać, tak rozkłada ręce, mówi, że to nie jest dla niego, ponieważ wielu osobom się to nie podoba. I tacy, jest wiele osób na świecie, którzy się tylko tym zajmują. Widzą, że ktoś coś robi innego, wychodzi przez szereg, napisze, zniechęcę i to faktycznie działa, więc musisz być przygotowany. Tak budujemy swoją gruboskórność. Niech słowa nie wprowadzają Cię w jakiś negatywny tryb, jak nie mają wpływu na to, jak się zachowujesz, co czujesz i jak działasz. Z uśmiechem na twarzy, okej,
rozumie, ja robię dalej swoje, ja będę robił progres, ja będę cały czas starał się być w tym lepszy, będę nad tym pracował, wiem, że krytyka będzie, wiem, że różna opinia o mnie, czy to jest w sieci, czy wokół mnie, czy za plecami się pojawi, natomiast nieważne, to mnie nie wyprowadzi z mojego sposobu działania. Nie gadaj, tylko działaj. Jak wiele osób po prostu gada, mówi, że zrobię to, zrobię tamto, zrealizuję taki cel, uruchomię taki progres, taki proces, będę robił poszczególne rzeczy, nie wiem, pasja, sport, dieta, trening, przykład media społecznościowe, jakiś kurs, szkolenie, coś mówi, że coś zrobi i nigdy go nie robi. Ale mówi za każdym razem, jak ich widzimy, to mówi tak, zrobię teraz to, nie robię to od jakiegoś czasu, albo zrobiłem to, tylko dopiero to zrobię. Dużo, dużo gadają, mało robią, więc nie gadaj o tym, działaj. Niech twoje działanie, twoje czyny pokażą twój poziom. Niech efekty robią hałas. O, niech efekty robią hałas. Samodyscyplina. Kluczowe, wydaje mi się, jeżeli bym miał powiedzieć jedna cecha, jeden nawyk, który pomaga mi zrealizować swoje cele, jest samodyscyplina. Po prostu się nie poddaję, po prostu wdrażając jakiś proces, wiem, co muszę wykonać w danym dniu, w danym tygodniu, żeby zbliżać się do mojego celu. I samodyscyplina to robienie czegoś, co powinieneś zrobić, czyli masz ustalony plan działania, wiesz, co powinieneś zrobić, kiedy to powinieneś zrobić, żeby zrealizować swój cel. Ten proces jest łatwy. Łatwo jest ustalić sobie plan na zrobienie czegoś. Skuteczny plan, efektywny plan, łatwo jest to zrobić. Natomiast kiedy zaczniesz to robić, pojawiają się nieprzewidziane sytuacje, pojawiają się przeszkody, pojawiają się gorsze dni, ktoś cię zacznie zniechęcać, krytyka, opinia, zaczniesz rozkładać ręce, mówisz, że to jest nie dla ciebie. I samodyscyplina to robienie tego, co powinieneś robić, wtedy, co powinieneś robić, ale wtedy, kiedy ci się najbardziej, przede wszystkim wtedy, kiedy ci się najbardziej nie chce tego robić. Jeżeli ci się nie chce tego robić, a wiesz, że powinieneś to zrobić, tu i teraz, dzisiaj rano powinieneś stać o tej godzinie, ponieważ w przeciwnym razie nie zrealizujesz wszystkich działań, wszystkich rzeczy, które miałeś dzisiaj zrealizować. Nie zrobisz tego. I wydawałoby się, że to jest tylko ten jeden dzień, kiedy pośpisz dłużej, miałeś to zaplanowane dzień wcześniej, i tego dzisiaj nie zrobisz. Nie jest to zrobione według planu. Nie masz samodyscypliny. Nie chce mi się robić i tak robię. Zaciskam zęby, wstaję i to jest nawyk. Wyrabiasz sobie wtedy nawyk. Nawyk zwycięstwa. Tak? Musisz to po prostu sobie tak zaprogramować również w swojej głowie. Nie chce ci się i tak robię, ponieważ wiem, że powinienem to zrobić. Dużo samodyscypliny. Im więcej masz samodyscypliny i tu nie mówimy tylko o sporcie, o wszystkim. Sportowcy mają wiele samodyscypliny, i dlatego im mają więcej samodyscypliny, trenują, dieta, ogólnie cały proces i robią to regularnie, zawsze na czas, to jest właśnie znak tej samodyscypliny. Natomiast w życiu codziennym jest podobnie. Musimy coś zrealizować, mamy plan, jest jakiś cel, robię to nawet wtedy, przede wszystkim wtedy, kiedy mi się nie chce tego robić. Bądź wytrwały. Miej samodyscyplinę, dużo samodyscypliny, czyli jeżeli masz już samodyscyplinę, bądź wytrwały. Ponieważ to, ta wytrwałość robisz w kółko i wiesz, że coś ci się nie udało i nagle nie jest po twojej myśli i nie jest zgodnie z planem. Natomiast wiesz, teraz musisz jeszcze więcej nad tym spędzić czasu i przesunąć się do przodu i dalej konsekwentnie tego dążyć, jesteś wytrwały, nie zniechęcasz się, mimo tego, że będzie opinia, będzie krytyka, będą cię ludzie zniechęcać, będą o tobie pisać różnie, będą cię ciągnąć w dół, próbować cię zniechęcić, jesteś dalej wytrwały. Ty robisz swoje, wierzysz w to, co robisz i robisz swoje. Zejdzie może trochę dłużej niż planowałeś, ale robisz swoje. Nie patrzysz na te wszystkie rzeczy, które mogą cię zniechęcić do tego. Robisz swoje, jesteś wytrwały. I to buduje gruboskórność. Wiesz, tą osobę to nikt mi teraz nie zniechęci. Jej się nie da zniechęcić. Trzeba odpuścić. W ogóle zajmijmy się tymi słabe uszami. Ona jest za mocna, po prostu to już na nią nie działa. Wydawało mi się, że ta zwykła opinia, krytyka zadziała tak, jak działa wszędzie. Wytrwała, gruboskórna. Nieważne, konsekwentnie dąży do celu, robi swoje.
otwartość umysłu, miej otwarty umysł na nowe rzeczy, na szkolenie. Nie bądź zamknięty, słysząc jakieś wskazówki, przede wszystkim od ludzi sukcesu, którzy realizują duże cele, robią coś naprawdę na wysokim poziomie. Chcesz to słyszeć, masz otwarty umysł, analizujesz, stosujesz u siebie i patrzysz, czy to działa, czasami to zadziała, czasami nie zadziała, ale robisz to regularnie, konsekwentnie, więc jesteś otwarty na nowe pomysły, na wskazówki, na opinie, ale przede wszystkim ludzi, którzy realizują duże cele, osiągają sukcesy. Są tam, gdzie Ty chcesz być. Jesteś otwarty na ich opinie, czytasz książki, słuchasz audiobooki, bierzesz udział w podcastach, konferencjach, otwartość umysłu. Chcesz dowiedzieć się coraz więcej i chcesz być lepszym ekspertem, ogólnie lepszy w tym, co chcesz zrealizować albo w tym, co robisz. Jesteś pewny siebie. Kluczowe, jesteś pewny siebie, wiesz, że mam plan, wiesz, co potrafisz, co zrealizujesz, w którym kierunku chcesz iść, wiesz, że będzie krytyka, wiesz, że będzie opinia, wiem, że będą różnie o Tobie mówić, będą Cię prowadzić, ciągnąć w dół i ogólnie to wiesz, że będzie. Natomiast Ty wierzysz w swoje możliwości, wierzysz, że się nie poddasz, wiesz, że jesteś wytrwały, masz w sobie coraz więcej samodyscypliny i po prostu konsekwentnie realizujesz, ale wiesz, że po prostu jesteś w stanie to zrobić, nie zniechęcisz się, jesteś pewny siebie, kluczowe. Rób stały progres, o tym już mówiłem, rób stały progres, stale doszkalaj się, stale bądź otwarty na informacje, poświęcaj na to czas regularnie. Jest to częścią Twojego schematu, częścią tego planu. Codziennie poświęcę tyle czasu na robienie progresu w tym, co robię, czyli muszę się doszkolić, muszę w moim przypadku, ja wiem, że muszę uczestniczyć w jakimś, nie wiem, w jakiejś konferencji, w jakimś szkoleniu, mam spotkanie z moim mentorem online, możliwe, że muszę przesłuchać audiobook, tyle i tyle czasu codziennie, u mnie jest to około godzina dziennie, codziennie słucham audiobooka trochę rano, trochę wieczorem i wiem, że to jest część mojego planu dnia, ja muszę to zrobić, wiem, że jestem zdyscyplinowany i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tego nie zrobić, więc muszę wstać o odpowiedniej godzinie, muszę wykonać odpowiednie czynności w ciągu dnia i mieć odpowiednie nawyki, żeby faktycznie móc zrealizować te moje poszczególne elementy w ciągu poszczególne działania. Więc rób stały progres, pracuj nad tym i jest to częścią Twojego planu. Bądź ze sobą brutalnie szczery. Jeżeli wiesz, że możesz coś robić lepiej, to nie udawaj, że robisz to bardzo dobrze. Więc okej, bądź ze sobą szczery. Wiem, że mogę to robić lepiej. Wiem, że mogę nad tym pracować. I wiem, że będę robił progres. I wiem, że to nie jest jeszcze niewystarczające. Nie jest to poziom, jaki akceptuję od siebie. Jeżeli masz gdzieś pojechać i musisz, mam tutaj ponownie przykład, wstać o określonej godzinie i nie chciało Ci się wstać, nie masz na tyle jeszcze samodyscypliny, natomiast teraz wymyśliłeś jakąś wymówkę, jakiś powód, dlaczego się nie udało, to bądź ze sobą szczery, czy faktycznie to jest ten powód. Czy to jest, dlaczego nie udało Ci się wstać o określonej godzinie, udało Ci się tam pojechać, czy znalazłeś teraz wymówkę, o tym mówisz innym, to jest akceptowalne przez innych, ale nie powinno być akceptowalne przez siebie. Bądź ze sobą brutalnie szczery. Jeżeli wiesz, że możesz coś zrobić lepiej, czegoś nie zrobiłeś, to zadaj sobie pytanie. Mogłem zrobić lepiej? Mogłem zrobić to na wyższym poziomie? Czy też nie? Dałem z siebie 100%, czy też nie? Nie musisz komuś o tym mówić. Wystarczy, że jesteś ze sobą brutalnie szczery. I wiesz, ok, mam wyrzuty sumienia, następnym razem zrobię to inaczej. Następnym razem zrobię progres. Będę nad tym pracował. Wiem, jakie popełniłem błędy. Jestem ze sobą brutalnie szczery. I wiesz w siebie. Wierz w siebie, wiesz, znasz swoje możliwości. Jesteś pewny siebie, pewny w tym, co robisz i wierzysz w to, że jesteś w stanie zrobić to, co sobie ustaliłeś. Zrealizować te cele, ten proces jest dla Ciebie wykonalny i wierzysz w siebie. Wiesz, że nic Cię nie zniechęci, jesteś wytrwały, masz teraz w sobie coraz więcej dyscypliny i budujesz tą grubą skórność, trzymając się tych zasad, wdrażając te nawyki. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień. Jest to proces długofalowy nad czym regularnie pracujesz. Natomiast jeżeli wdrożysz to w swój schemat
dnia wprowadzisz odpowiednie nawyki, stale nad tym pracujesz, to zaczniesz budować swoją gruboskórność i jesteś tak naprawdę maszyną nie do zatrzymania. Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał jest dla Was wartościowy. Jeżeli tak, to udostępnijcie go dalej. Jeżeli nie, to napiszcie dlaczego nie. Ogólnie dajcie komentarze. Jeżeli macie jakiś pomysł na kolejne tematy na ten kanał Biznes Mania, to również wskazówki bardzo mile widziane. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś, naciśnij na przycisk subskrybuj, naciśnij również na dzwoneczek, pomoże Ci to otrzymywać regularne powiadomienia o kolejnych materiałach, a co tydzień nagrywamy i wrzucamy na kanał nowe wideo z tematyki biznesowej, rozwoju osobistego, zarządzania, budowania swojej kariery, także materiały powinny być ciekawe i wartościowe dla nas. Pozdrawiam i do następnego.